Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać tutaj potężny czołg, jakim jest Chori, ponieważ dostał on też, właśnie, wiecie, załogę nową, jak każdy inny zresztą, ale uważam, że warto nagrać materiał o tym TDKu ponieważ uważam, że jest bardzo underrated. Ludzie nie doceniają potęgi tego czołgu, ponieważ on ma 360 penetracji na AFKu gdzie na AFKu ta normalizacja jest chora i przy okazji, właśnie, można zrobić tutaj szybsze pociski. Jeszcze zmniejszyć RNG, dzięki czemu częściej nie będzie losowo pęne, Więc dzisiaj pogram tym Serdecznie Wam polecam zbadać tą linię TDK, jeśli szukacie czegoś naprawdę potężnego Bo uważam, że to jest czołg dla każdego I dla słabego, i dla dobrego gracza, i dla średniego Więc zaj zajmiemy się perkami, oczywiście o perkach na, na td będzie jeszcze cały poradnik Więc tutaj tak dam tylko i wyłącznie na takiego No ja ten czołgiem będę grał w miarę agresywnie Być może czasami snajpić Także dam koordynację, dam niebezpieczeństwo, dam praktyczność i dam maskowanie. Zwiat nie jest mi potrzebny, moje moim zdaniem niekoniecznie bym go tutaj wrzucał Sam chorzy też ma sześciu załogantów, także pole do popisu jest bardzo duże. Patrzcie, dajemy zbrymiższ, dajemy szybkie celowanie, dajemy koncentrację. E, Ponadto, może dać maskowanie, może dać snajpera, e, szar z biodra. Nie, nie wiem, czy on działa na czołgi, z wieżą. Na czołgi bez zwierzę, nie, nie wiem. Możecie napisać w komentarzach, bo nigdy nie interesowałem się tym. Bo nie gram też TDK, także nie wiem dokładnie. Jak akurat z tym? Moglibyśmy dać to. Wyznaczony cel nie ma sensu. E, także pakuję maskowanie. Zawsze można zrezygnować z maskowania i dać na przykład z zbiora, jeśli by to działało. To wtedy spoko. Być może to działa, być może nie. Nie wiem, sprawdzimy. E, może najlepiej, że taki materiał nagrywam zanim stw stworzyłem poradnik <laughs> e, na, na te deki, także elegancko. Gładka jazda się przyda, akurat w tym przypadku na te deki to działa na pewno. Jaz jazda terenowa też będzie fajna i inżynier też będzie fajny. E, zastanawiam się, czy jutro wam nie nagrać materiału o taranowaniu, ponieważ e, jest kilka chorych maszynek, oczywiście są nowe perki i właśnie ten Taranik myślę, że tam On zadaje więcej aktualnie, to jest to co zauważyłem, że ten Taran aktualnie zadaje znacznie więcej niż kiedyś Nie wiem czy coś się tam zmieniło Ale jest to interesujące maskowanie ale dla zeznania mogłem rzucić, to się może przydać. Ramię w ramię jest ciekawe. Akurat, jak będę stać obok innego TDK, e, bo to działa na czołgi tej samej klasy, to może być bardzo fajne. Jeśli chcielibyście się kampić, to zagłoszenie jest fajne, albo żarówka szybsza też jest ciekawe. I tutaj są chyba najciekawsze perki. Spójrz, idealny ładunek: więc szybsze pociski, amotuning. E, walka w zwarciu uważam, że nie jest potrzebna. Desperat. I tak naprawdę albo magazynowanie, albo intuicja. Ja intuicji osobiście nie będę używać jakoś specjalnie to jest taki tedek, że Te hacki bardzo rzadko się Przydają, więc dam Na bezpieczne magazynowanie Wiecie jak, wiecie jak można zrobić? Bądź ewentualnie Tak się zastanawiam Żeby nie dać tego w taki sposób O Bez tego i bez tego, a mieć po prostu camo W razie gdybym chciał posnapić To jest Też do, też dobra opcja Akurat e, na odcinek z TDK ami będę się musiał lepiej przygotować, bo naprawdę możliwości zestawów różnych jest multum. Same moduły dęb tutaj wentylację, dosyła ci turbo dyrektywa, e, Oczywiście na wentylację, tutaj takie polowe, więc możecie sobie zapisać i lecimy zypiać piacią światą bitewkę. I rzuciło niestety klify. Ja na klifach bardzo lubię grać agresywnie, zwłaszcza, że teraz mnie dało jeszcze na ósemki, więc raczej nie chciałbym spędzić całej bitwy na dole, ale też nie chciałbym kapić. Nie wiem, spróbuję podjechać tutaj po tego mida. Raczej nie wyrożę tutaj w świetlanej przyszłości dla nas, ale lubię tym chorym pograć w taki agresywniejszy sposób. Czasami gdzieś nawet na medy pojechać, bo wiecie, ta nadbudówka akurat całkiem sporo odbija. To, to muszę przyznać, że to dinga, więc jest fajne. No tylko, że no, jednak taka mapa, nie? Dwiarty, e, Lighty mogą heala zająć, będą mieli różne kąty. E, Hori tak naprawdę i cała linia do Hori lubi takie tunelowe mapy, nie? Gdzie tak naprawdę muszą pod was wychylać, a wy stoicie wcelowani, mając te e, 360 pene i tyle. Być może damy tam po prostu nie. Dzięki temu, że on dostał spota wcześniejszego. Nie, nie udało się. Niestety nie. Co jeszcze się nie wjechał na chwilę? Także mamy farta. I co my tutaj chcemy zrobić? Co? O, jest ten fałpek. Nie ma spota. On blinduje kogoś, bo szala do kogoś. On szala, on szala do tych ziołków z tyłu. Dobra, ale borowik. Eee, to jest zadziwiające, nie? Że ludzie. Dostają żarówę i oni nie zważają kompletnie na to. Stoją dalej, twardo. I to jest taka bitewka, że spróbuję tutaj pod mida podjechać delikatnie. Spróbuję zagrać na tę skodę. Wierzy się to z takim ryzykiem, że mogę dostać dwie tuby odarte i nie mieć fajnej bitewki, ale jolo O, i spójrzcie, się. Pierwszą pestę nie odbiłem. Delikatnie się podbije. Dzięki czemu ta skoda na pewno mnie nie przybije. No i na takie ósemeczki to na spokojnie tym jechać na hedy można, nie? Akurat chory. E, dudni. Chodni, dudni. E, sam, z, kil, kilku widzów mi pisało, że właśnie mają rekord uszkodzeń na tym czołgu ponieważ no czasami macie w tym takie bitwy że stoicie i, w, i gdziekolwiek strzelacie. Bo akurat spójrzcie, no to, to jest tak duża pena, że ja go mogę celować gdziekolwiek. I, ja nie jestem nauczony do takiej gry, bo ja zawsze szukam tych weak spotów i czasami przez to chory się odbijam, e, bądź po prostu nie trafiam. A ty można. Dosłownie po jarzmie walić, nie? W środek jarzma i... Pyrkacie Zagra totalnie OP w tym go jak duża jest ta pena. E, ja nie wiem, kto, kto wpadł zresztą na pomysł, by dać 360 pn na AP-ku e, Serio, grubo Nie trafiłem Akurat te działo czasami... Było takie kapryśne, Ale no... Bez dwóch zdań, najlepsze Tedek w aktualnie Strasznie to dudni, e, dudni. Macie taką platformę że wy możecie pograć na pancerz, a przy, a przy okazji snajpić, bo działa świetnie. I macie penetrację na każdy czołg. Wy. Do was mouse, to nie jest w stanie się skontować nawet. Więc no, maszynka totalnie OP. pz siódmy, fajny, szczerze. No, ty, o i pojaźmie, tak o. E, PZ dostał buffa do jarzma, nie? Jak coś. No i to tak o. Na no, jego strzelam pojaźmie. Gdybym dał tego CCK, to miałbym już. 5000 uszkodzeń. Także to troszkę nie fart. bym sobie do prawej. Dzięki czemu będzie mieć troszkę więcej miejsca do grania. Ale spójrzcie, no, da się grać agro. Da się grać agro. To jest akurat dobry czołg, bo no, ta, nad, ta nadbudówka odbija. W sensie to też są ósemki, nie? Więc musicie pamiętać, że jak gram tak poczuty na ósme tiele, na dziesiątki by mogło być znacznie ciężej. Musiałbym bardziej kombinować. Ludwiczek jakiś tutaj w lecie. Eee, szkoda, że nie zdążyłem skupić. No, niefortunna nie ta peseczka była. Mam nadzieję, że on wychyli. Za chwilę mod blinda dam. Czekajcie. 3, 2, 1. Nie. Boję się. Bardzo się wstydzi tym lightem. No, jeżeli ktoś go tutaj sprzotnie. To cóż, takie życie. Podejdziemy sobie tutaj delikatnie, być może na midę wychylę, no coś takiego. Jest TFOP-ek. do końca, nie, nie chciałem się lec nie, bo wywalczyłem sobie pozycję za jeden De demachu, więc jakby po to się lec snapa, skoro prawdopodobnie i tak bym tego nie trafił. O ile bym trafił, to by się cieszył, ale jeśli nie, to by mi wpakował 4 za to. Więc nie byłoby aż tak fajnie Spróbuję do prawej przejechać hmm, Te on żyje jeszcze Gałgan. O siup No Jest bomba Tak jak, po, tak jak powiedziałem, mogę mieć, mieć już tutaj około 5 tysięcy To jest spokojny czołg na pionę Akurat jest giga mocne, Prze, Przepotężny i wręcz czasami OP ze względu właśnie na działo, jak cele jest to działo, jaka duża jest Alfa, jaka duża spena. I gdzie my tutaj mamy STV, co? O. o le, le, le. Właśnie. Dziwnie to wygląda. Tam w krzaku stał? Tak w skrajnym krzaczku. Dziwne by to było bardzo. Ale sam Esterfał się odbił, więc też fajnie. Hm. Może... Koćenie <laughs> się zanieśleliłem, ale chyba zjadę po tego lecika, co? Słyszę, że ta. Być może mu damy talana jeszcze. Czekajcie. Nie da talana. Ale. 5000 damage już jest. Także bardzo, bardzo fajnie. I tak naprawdę to tyle. Serfa, już raczej nie upolujemy. No chyba, że jakoś tutaj rozciągnę do prawej, on się na mnie przestawi. Ja się obrócę na szybko i dam mu snap. w co właśnie wątpię. A ty, tutaj jesteś, Borowiku. No, czekajcie, ale jak to szybko skupia, co nie? I się to też ze względu na te perki i właśnie to też sprawia, że Chory jest jeszcze bardziej OP, bo spotujecie czołg sobie i on właśnie przy obracaniu się ma dość cenę działo, a z tymi perkami jest jeszcze cenniejsze. Tak naprawdę, jeśli mi napiszecie, czy ten właśnie szał z biodra, czy, czy jak to ma, to ten perk działa, to jeśli go wrzucę jeszcze tutaj na Chory, to to już jest kosmos. E, jakie to może snapy rozdać? I to rozdaje snapy po 7 stów. to jest dużo damage'u akurat. Więc też nieźle. Trzecia osoba osoby wejdzie? Oj. Chyba Terem tam nie pasowało do końca. Ale całkiem fajna, elegancka witewka. Może być, jak na pierwszą giereczkę w odcinku yy, jest nośna Także te teraz po policzę kolejną. Mam nadzieję, że da jakąś lepszą mapę. Bo Cliffy to tak. No nie jestem nad największym fanem. Map. Pamiętam, na klasztorze się bardzo fajnie tym chory grało, Tam na mordowni się podbijać, bo można. Su super, super mapka. Akurat potenczałki też was nie boli, na przykład, że ktoś na nasypie stoi, bo macie penę, tak, że ktoś nabierze Także 9 na 9 kilka kapiszonów było, także niefortunnie. Na, na pewno mogę więcej zrobić, ale lecimy z kolejną. Dobra, mamy kolejną bitewkę. I niestety jest to Lakeville. Akurat Lakeville na dwie arty. Więc na kanion nie pojadę, bo pierwsze nie opuszczę, dwie, e, dwa będą mnie bąbić e, Także to jest niestety taki przypał Jakoś Na początku postanawiam się zacząć stąd się w mida, a być może później miasto zagram W mieście są tam takie krzaczki kto, Które pewnie znacie w tym miejscu e, Ze których można sobie posnajpić, więc To jest jakaś opcja Akurat by polec sobie mm, Takim holy Ale też spójrzcie no Matchmaking aktualnie w OCE jest tragiczny. Dwa hateki. Dwa hateki w grze. To jest skandal, szczerze. Dwa czołgi ciężkie na bitwę. Ja nie wiem. Bo ogólnie tak, pula 26000 tysięcy HP, bo to jest pula na 9 tierach. Na 9 tierach często jest więcej HP niż w takim matchmakingu. Więc to jest skandal. Nie wiem, czy, czy nie dałem blind of lighta <grych> Że. Tak, strzeliłem sobie w pszaczka, bo no człowiek, który gra z piątką to raczej nie jest do dobry gracz, no chyba, że jest masochistą i z jakiegoś powodu lubi ten czołg. Dostał, dostał, dostał. O nie, wiecie jak on, za jak on musi być zagubiony w tym momencie, takie mówi, what? No biedaczek. Gdybym dwa razy tam blajdarz szli, to bym miał garaż. A w sensie i tak ma garaż, także mamy bledzika jednego. Akurat wiecie, robiłem wam ten poradnik, nie? W jaki sposób można sprawdzić, czy ktoś tam jest w krzaczku po tych płotkach. ale <laughs> śmieszne to było. Oj, oj, Centurionik. O, jeden b Ciekawe. Cofniemy sobie delikatnie. Staram się ich tak oszukać, że wiecie że Znikam stąd, że boję się ich I zaraz wrócimy Oj, już widzę Fosza sp sp Spójrzcie Chłopie że pan bierze O o co Ale silnika piszona Najgorzej nie, no to był duży kąt, nie? I, i na górną płytę poleciało, ale że się odbięto... to, i tak jestem zdziwiony troszkę. To, to muszę przyznać, że i tak, i tak 360 Peny zapeczka nie weszło. Dziwnie. Mam 1000 potem w ogóle jakiś z cudem na choli. Nie wiem, ale fajnie, miło. No i tak, zawsze coś do takiego markowania by się z przydał. Także le lecimy dalej tym miastem. I spójrzcie. Do czego ja jestem zmuszony, nie? W takich bitwach. Jestem zmuszony do laszowania chory, Bo te bitwy są tak głupie. Masakra. No, wy tego ziomeczka strzelimy. Tupka. Także mają dwie pechy, jeśli jedną na blindzie, którą liczę. Tutaj. 759, bardzo ładne lasowanie, co nie? Myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie coś tu zarobić. Akurat... E, ja, ja nigdy się nie podaję. Nawet w takiej bitwie, ponieważ no, często z tego wyniku 3, 3 do 2 e, robią się jakieś close takie bitewki, nie? O. -o. Ej o cień za chłopie Czterech typów wcelowany na cover pudziana. Ale tuwki dostałem. <laughs> Ale wyjazd. Mm. Piękna sprawa. Piękna sprawa, no. Super się grało. Dobra. Jakoś tutaj się ustawię na wiorę. Być, być może tam siada coś jeszcze w tej bitwie akurat. Dobra jest. Grillek dostał jedną. Bo że przez tego TFP-ka dostanę blendę za chwilę, bo... Powali mi drzewko. I ja. nie, dobra, on tak te drwali jeden, nie? Co się w drwala babi. Tam będzie STV jeszcze. Tutaj. To street jest. O. -o. Nie no, te chory akurat czas, czasami oszukuje. Także ta bitwa no nie fortuna, ale też to, co ja zrobiłem teraz to też, to też jest skandal. Esterfała, mamy kaliber, tak, e, Mam apki i ma kaliber, więc to na spokojnie przebijać można. Trafię to? Trafić trafiłem, ale jakoś pod dziwnym kątem to wpadło chyba, nie wiem, lol. Cóż, może Baczacik dobije. Dwa tysiące w takiej bitwie, szkoda. Na pewno lodówkę, bym mógł mieć jeszcze tutaj więcej, co nie? Na stół nie WF właśnie. Może kogoś tutaj się złapie. Zobaczymy. Takiego blendika szczele. Trzeba próbować, nie? Eee, trzeba próbować i, i szukać tego damage. Miło takiej słabej bitwy. Lodówka mnie spotkała. Ok. To jest inna lodówka, to jest ta sama lodówka. A, to jest ta, którą chciałem tam szalić. Nieźle. No tutaj intuicja by się przydała, co nie? Wydać taką pestunię, Wyfała. No cóż, no. Może zdążę. Da dał mi stapa, ale mam jeszcze blinda, więc bitwa taka w miarę, ale szału nie ma. Także no, szkoda. No i dało nam bitewkę. E, akurat na Hori pierwsza rzeka e, w spotkaniu może być całkiem przyjemna. I się zastanawiam się czy Kiedyś pamiętam ta wydma była tak oblegana tutaj Szły takie wymiany, a tutaj ludzie się na nauczyli tą górę jeździć, więc Zastanawiam się czy też nie pechać tym tej góry e Kiedyś bardzo lubiłem tutaj grać, e strzelać się z tym, na to wychylać, ale no Ludzie się wytresowali, e chwila co Także e Ci gracze się Ci gracze się wytrasowali, więc już e mniej więcej kumają gdzie jeździć, a gdzie nie jest, wyrobione takie schematy mają, bo początkowo tak pamiętam jak, jak zaczynałem grać w Vota, tak w 2018 roku już byłem lepszy to powiem wam, że taka farba tutaj była piękna ja nie wiem, co to jest gdzie on jedzie halo halo on robi Open, czy go wyrzuciło, bo a go wyrzuciło Rozumiecie, że on przyjechał właśnie środkiem mapy i nie dostał nawet jednej pechy? Ej, to jest chore, he? Bo ja też Linka piszona. <laughs> nie. To tragedia. Tragedia to jest. On dechał aż tam. Okej. Okay. Um, nice. To było bardzo interesujące. No dobra, ciekawe, czy ktoś wychyli co? Mierzymy, czekamy I wierzymy w to, że ktoś wyjedzie. Akurat Hori jest takie Że lubi sobie skupić do końca, wiecie To jest akurat taka maszynka, że Bardzo lubię mieć ten skupiony selling do końca i jak nie, no to hmm, różnie Ale Na przykład jak Z pół obrotu Ktoś się obraca, to on na chory mi daje każdego snapa Ja nie wiem, czy też macie, macie takie farta Ale jak ja muszę takie coś ch chory zrobić, to m m Nie, nie, nie nie, nie. Eee, z... podjadę do góry. Zobaczę, czy czegoś tutaj nie ma przypadkiem. O, jest. Spodziewa to, 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 O, i klasycznie 360 pene brakło. Yeah, bardzo, nie, bardzo dobry TEDek, ale niekoniecznie w moich rękach, chyba co? Niekoniecznie w moich rękach, eee, O tak ciężko mi idzie. Niestety, ale Su ucieka z jakiegoś, po... z, z jakiegoś powodu Mój Su jest totalnym pacyfistą Warista mi na plecy jeżdża okay. Myślę, że jak gwarlistą się zajmę yy, Powódcy help. help Help, help A ten się wystrzela A Ten się wystrzelał Tam w to się nie wystrzelał, ale za chwilę o, Dobra, mamy to Jeden. Co wy robicie? Buciki. Nie, no pojedynczo by nikt dwa razy w pierdzielu nie, nie dostał. Halo, co, co to ma być? Pojedynczo, pojedynczo, no. <grystanie> o co tutaj chodzi? Ja nie wiem, nie. Się bura się ulewa po mnie. Powiem tak. Dawno nie grałem dziwniejszej bitwy. Chyba tylko tak to możemy skomentować. Nie rozumiem, co tu się wydarzyło, więc <grym> zagram jeszcze jedną bitwę, bo jestem w takim ciężkim szoku. Wow. No jednak zakończyłem to w taki sposób. Niestety takie to były bitewki niefortunne. Eee, 3000 spota przynajmniej w tej, w, tej, w tej bitwie byłem sobie zrobić, także dzięki wielkie za odcinek. Mam nadzieję, że pokazałem wam mniej więcej jak ja się ten Hori. Niestety bitwy nie były najlepsze. Ale no cóż, takie życie, akurat te ostatnio są dosyć niegrywalne, by cokolwiek eee, fajnego wam pokazać. Eee, głównie gramą slota na slimie. Ponieważ bardzo lubię ten streamer, bardzo lubię ten trybik, można powiedzieć najlepszy gracz i to jest fajne Więc dzięki, dzięki wielkie za materiał, jeśli wam się odcinek podobał, łapeczka w górę i subik By zostać ze mną tutaj na, na przyszłość, także dzięki i się siemano